Jakub Madej dla MMA Rock, ze mną jest Tomasz Drwal. Cześć Tomek. Dzień dobry, Tomasz Drwal z tej strony, dla Jakuba Madeja z MMA Rock. Witamy. Tomasz, za dwa dni stoczysz walkę, na wieczorze walkę Rosiem. Będzie to walka bokserska, ale zanim do tego przejdę, cofnijmy się trochę tak miesiąc chyba do tyłu i wtedy, co pojawiła się ta wiadomość o tym, że Tomasz Drwal otrzymał ofertę z UFC. Powiedz, na ile to było realne, powiedz, jak blisko było do tego, że możesz podpisać kontrakt z UFC. No i zakończ tym, jak ci się podoba cała gala. Było realne, ale znaczy, jak wiadomo, jak nie wiadomo, co chodzi, to wiadomo, co chodzi, no nie? Więc to było na tyle wiążące, że wolałem poczekać na coś lepszego. Natomiast sama gala, bo po prostu nie chcę się zniewalać w nieskończoność. Byłem tam, wiem, jak to wygląda, a tym bardziej teraz. Natomiast co do samej gali, no to wreszcie mamy naprawdę udany start i po tej słabszej gali, która była tutaj w Krakowie, mamy zwycięskie walki Polaków, co prawda nie wszystkich, ale na pewno z mocnym akcentem na to, że wreszcie polscy zawodnicy prezentują już taki poziom, można powiedzieć, światowy. Powiedziałeś, że wolałeś poczekać na coś lepszego przyszło, to jest wieczór walka Rosiem, czy już coś wiadomo z kontraktem z KSW, jak to obecnie wygląda? To też jest wieczór walka Rosiem, a z kontraktem z KSW, no tutaj pytanie trzeba kierować do panów z Warszawy. Dobra, w takim razie przy najbliższej okazji zapytamy. Przejdźmy teraz do twojej walki, to będzie pojedynek bokserski. Ale zapytam cię, jakie inne opcje były, bo wiemy też, że miałeś walczyć z Thiago Silvą, był taki pomysł, było też kilka innych opcji. Tak naprawdę mogłeś stoczyć walkę MMA na wieczorze walkę Rosiem, czy to inna płaszczyzna musiała być? Jak to wyglądało? No właśnie, to też jak gdyby, dlatego jest walka bokserska, ponieważ bałem się, że te wcześniejsze rzeczy mogą mnie do pewnych innych czynności zobowiązać. I nie mógłbym walczyć właśnie w MMA, stąd też taka bezpieczna po prostu płaszczyzna walki, którą też lubię, za którą zawsze lubiłem to i lubię do dzisiaj, więc decyzja o tym, żeby sprawdzić się w boksie, no nie? Przez wielu fanów, ekspertów jesteś uważany za najlepszego boksera wśród zawodników MMA. Często spotyka się z taką opinią. Do ciebie dochodziły takie opinie wcześniej? Jak na to reagujesz? No i właśnie, czy ta walka bokserska to będzie takim sprawdzianem dla ciebie i czy wiążesz z tym również przyszłość? To, czy wiąże przyszłość, się okaże. Natomiast sam chcę zobaczyć, jak to jest, bo jak gdyby struktura tej walki jest troszeczkę inna, nie? W MMA trzeba się czaić na te ciosy i tak dalej. Te ciosy w MMA mogą się skończyć tym, że jedno mocne trafienie jest, kończy się nokautem, zwłaszcza w tych pierwszych rundach. Co prawda w boksie też, ale w boksie jest, jest twarda garda, można te ciosy gdzieś tam przysparować czołem, czy gdzieś tam zbić i tak dalej. Jest większa powierzchnia do zasłony, jest się gdzie schować za tą rękawicą. No jest tylko jedna płaszczyzna. No ja teraz nawet z perspektywy tego treningu widzę, że ten trening, to co przeżyłem w MMA, nie, te zapasy, ten parter, to uderzanie w parterze, kopanie i tak dalej, no dla mnie osobiście jest łatwiejszy, nie, boksersko i zaczynam to też, jakby lubię to też, nie, bo to jest taka dużo pracy, nogach chodzenia. Chciałbym zrealizować to wszystko, co robiłem w sparingach, nie? Bo naprawdę w sparingach czułem się dobrze, dobrze mi szło, choć miałem tu chłopaków różnych, wyższych, niższych, z większym stażem treningowym, z mniejszym. No i cieszyłbym się i będę dążył do tego, żeby jak gdyby cały ten motyw, który robiłem na sparingach, żeby w pełni zrealizować w tej walce bokserskiej za dwa dni. Wiemy, że w walce Conora McGregora z Floydem Mayweatherem były takie zapisy, że jak tam Conor przypadkowo by jakąś obrotówką wypalił czy coś takiego, no to ogromne kary są. Tutaj jest coś takiego, czy raczej nie obawiasz się tego, że jakiś nawyk z MMA może przyjść w tej walce? Nie, raczej nie. No, ten zawodnik, notabene zmieniony w ostatnich jak gdyby dniach, też jest zawodnikiem, który się wywodzi z MMA. Co prawda trenuje, z tego co wiem, gdzieś tam w Holandii. Więc nastawiam się na to, że przynajmniej on się nastawia na to, że to będzie taka właśnie holenderska szkoła kickboxingu, przyjąć jeden, oddać dwa, przyjąć dwa, oddać trzy. No ja zamierzam trochę się inaczej się w to pobawić, natomiast nie ma żadnych takich zapisów. Jedyne, co mogę wykorzystać z MMA w tej walce, to na pewno będzie takie właśnie klinczowanie, ewentualnie jakiś brudny boks. I to wszystko w ramach jak gdyby tego, na co przepisy bokserskie pozwalają w takiej walce.
Wiemy w przeszłości, że współpracowałeś w przygotowaniach m.in. z Tomaszem Sararą, tam Jankiem Błachowiczem, Oskarem Piechotą. Teraz były jakieś takie sparingi gdzieś tam z takimi zawodnikami z Polski. Współpracowałeś, czy skupiłeś się może na tej współpracy z Joachimem Enbergiem? I właśnie chciałbym, żebyś też trochę o tej współpracy opowiedział. No, znaczy próbowałem się złapać z chłopakami, ale generalnie wszyscy są właśnie w rozjazdach i ciężko było jak gdyby zgrać jeden termin. Natomiast no, postawiłem na to, żeby znaleźć człowieka, który po prostu się zajmuje zawodowo trenowaniem zawodników, nie jest sam zawodnikiem. No i dużo wyciągnąłem z tej na razie krótkiej, aczkolwiek można powiedzieć owocnej, bo dużo jak gdyby teorii, dużo rzeczy już sprawdzonych, dużo rzeczy niesprawdzonych wykreśliłem z swojego przygotowania i wniosek jest jeden tak naprawdę dla wszystkich, żeby się nie przetrenowywać, nie? Bo to jest generalnie, mi się wydaje, wszystkich problem i często po prostu zawodnicy nie są tego świadomi, a tą całą formę, którą robią na walki, zazwyczaj ta forma jest, ale 2-3 tygodnie po walce, nie? A wtedy już jest za późno, bo no, wyniki są różne, no, nie? Natomiast no, tak jak widzę, to sam po prostu za dużo obciążeń treningowych stosowałem wszelkich i no i to też jak gdyby ten plan, który ustaliłem tam z Joachimem na tą walkę nawet bokserską, zakładał właśnie takie rzeczy, o których rozmawialiśmy i to wszystko, czego wcześniej nie robiłem, jak gdyby czuję teraz, już dzisiaj, że przynosi wielkie efekty. Nie? Chciałem jeszcze zapytać o tą zmianę rywala w ostatnim momencie tak naprawdę. Na ciebie pewnie to nie wpłynęło, ale czy był czas na jakąś analizę, czy było tak jak właśnie gdzieś tam czytałem na twoim Facebooku, że jedziesz do Niemiec, nie wiesz z kim walczysz, po prostu wychodzisz i się bijesz. Znaczy to no, generalnie moje założenie jest takie, dobrze jest oczywiście wiedzieć z kim się będzie walczyć, żeby go rozczytać wcześniej, ale no, na takie scenariusze też się przygotować, trzeba być przygotowanym i tak jak tam właśnie wcześniej wspominałem, no dawniej kiedy zaczynałem w ogóle walczyć, to ja też byłem takim właśnie gościem, który czekał na telefon i tydzień przed za odpowiednią stawkę euro po prostu się jechało, no nie? I też się jechało ze świadomością tego, że mogę być po prostu chłopaczkiem z Polski do zbicia, a jednak wychodziłem, dawałem siebie wszystko i wychodziłem zwycięsko z tych pojedynków, może nie ze wszystkich, ale w większości. I to jak gdyby teraz do mnie wraca, że przyjeżdża jakiś gość, który został zmieniony tydzień temu, nie świadczy o tym, że to jest jakiś, nie wiem, kelner do bicia, bo ja tak tego nie traktuję, może tak ludzie mówią, ale ja nikogo nie lekceważę, nie? Zwłaszcza to, czy on będzie do wygrania, czy nie, też okaże się w pierwszych rundach, żeby sobie go rozczytać już w walce, natomiast no, nie ma czegoś takiego, że jakiś tam przyjeżdża gość, nie wiadomo skąd i a dobra, będzie łatwa walka i tak dalej. Dla mnie po prostu nie ma walki, ja do tego podchodzę tak jak, nie wiem, dzisiaj wyjdę z tego klubu i ktoś się na mnie rzuci, to mu nie powiem, ejlo, ziomuś, poczekaj chwilę, musisz się rozgrzać, rozciągnąć, masz jakieś walki na YouTubie? Wiesz, no, nie dzisiaj, nie, może za 2 tygodnie przyjść, nie? Po prostu, no, wszyscy trenujemy też po to, żeby kiedyś, jak jeżeli będzie taka potrzeba, oby jej nie było, stanąć do takiej właśnie rywalizacji i trzeba być gotowym. Przechodząc do tematów takich aktualnych z ostatnich tygodni, chciałem cię zapytać jeszcze o to otwarcie filii na Bratysławskiej. Jak wyglądają tam treningi? Wiem, że prowadzisz tam boks obecnie. Czy jest dużo ludzi? Jakie jest zainteresowanie? I czy to otwiera właśnie twoją drogę do otwarcia nowych filii w Krakowie, gdzieś poza Krakowem? Jak to właśnie wygląda? Wszystko jest w toku i można powiedzieć, że jak gdyby program szkoły walki Drwala się sprawdza, bo po prostu to, że się otwiera nowa filia, jest weryfikacją tego, że to działa, ludzie się zarażają, zajęcia są bezpieczne, są metodyczne i z roku na rok przybywa coraz więcej ludzi, na tyle, że trzeba otwierać nowe jak gdyby miejscówy. Mnie cieszy to, że może to nie jest poziom zawodowy, że oni gdzieś tam będą walczyć, nie wiem, czy to będą zapasy, czy te wszystkie zajęcia, które prowadzimy, ale mnie cieszy jedno, że ludzie mają alternatywę od biegania, od roweru, od nudnej siłowni, czy od innych rzeczy, które ich po prostu, no, dla których też trzeba mieć jakąś cierpliwość, ale nie są na tyle atrakcyjne jak właśnie sporty walki, nie? Bo tutaj na przykład przychodzi gość, który jest na siłowni i wreszcie może zobaczyć boks, wydanie boksu, czy może zobaczyć wydanie MMA, nie przez pryzmat tego, co widzi w telewizji, ale przez pryzmat tego, że co się dzieje obok na sali i on widzi.
Kurczę, ale oni się tak nie piorą jak nie wiem, na KSW. Oni się nie biją jak, na ten, oni się nie biją jak Adamek i Szpilka w boksie. Oni sobie tu luźno pykają, uderzają, uczą się zadawać ciosów, uczą się przyjmować ciosów, uczą się obrony, uczą się zejść, wyjść. Uczą się techniki walki najpierw, równocześnie uczą się też jak gdyby całej motoryczności, która jest potrzebna do tej techniki, a dopiero później za jakiś czas, jeżeli oni już to na tyle w tym umią pływać, zaczynają się jakieś zabawy typu zadania, jakieś sparingi i tak właśnie rodzi się i kibic, który się zna i na MMA i na boksie, kibic, który czuje i wie o czym mówi, i potencjalny gość, który na tą walkę przyjdzie i kupi, nie wiem, bilet, czy kupi koszulkę i tak dalej. I tak sobie właśnie budujemy i wychowujemy jak gdyby naszą społeczność naszych kibiców, którzy no de facto wykupili całą imprezę już, na której walczę w boksie. I mnie to generalnie cieszy, bo to jest, gdzieś to wszystko ma wspólny mianownik. No i sprawa jest bardzo rozwojowa w toku, no nie, o czym świadczy właśnie to, co tu się dzieje u mnie za plecami, to pewnie coś się w tej samej godzinie dzieje na Bratysławskiej. No ale mimo, że mamy 2017 rok, już trochę jest ten sport w Polsce, to ludzie i tak dalej chyba mają takie podejście, że przyjdą na trening, dostaną po głowie, no i po co to komu? A tak naprawdę, no nie wiem, ty masz takie podejście właśnie do treningów, że to łączysz ten fitness, sport, takie mieszane to jest tutaj. Jeżeli dostajesz kiedykolwiek w głowę na jakimś treningu sportowym, to przyjdź do szkoły walki trwala, w szkole walki trwala, nauczę się, jak się uderza w głowę, a nie jak przyjmować głowę. To chyba idealne podsumowanie. W takim razie... Wracając do tego, no to jest generalnie problem, no nie, że ja jak zaczynałem ten sport, to miałem problem wielki, bo tutaj, tu robiliśmy jakiś parter, tam był jakiś kickboxing, chciałeś iść na, potarczować same ręce, to znalazłeś trenera i on już się ustawił boksersko. Chciałeś iść na zapasy, to od razu stary trener zapasów cię opierniczył. Nie tak się stoi, tak się stoi. No nie? Wróciłeś na kickboxing, on znowu mówi, tak się stoi, nie tak się stoi. I to jest jedna rzecz. I skakałeś z jednego klubu, drugiego, trzeciego, czwartego. Same dojazdy nas zajeżdżały, samo rozkładanie mat i składanie mat nas zajeżdżało. Plus jeszcze cała ta metodologia. Nikt tego nie potrafi połączyć w koło. A dzisiaj, jeżeli chodzi o MMA, no to wszystko jest w jednej pigułce i tak powinno być. I ta metodyka tak naprawdę jeszcze nie jest dopracowana. Ona się ciągle tworzy. Bo to, czy to się sprawdzi w przyszłości, musimy przeprowadzić na odpowiedniej ilości ludzi. A to odpowiednia ilość ludzi właśnie jest za nami na przykład. I tu można się pobawić, prognozując pewne założenia treningowe, czy nawet od prostych rzeczy, od prostej techniki, kończysz na bardzo zaawansowanych rzeczach, gdzie na przykład sparring, czy walka zadaniowa, czy walka nawet na almie, może być takim swoistym testem na zakończenie tego całego procesu ich nauczania. Nie? I ja generalnie, nawet z racji tego, że jestem magistrem od fikołków, z dyplomem, jestem nauczycielem wychowania fizycznego, tylko ze specjalizacją, można powiedzieć, sportu walki i wszystkiego, co się z tym dookoła wiąże. A wiąże się wiele. Bieganie, pływanie, rower, cały crossfit, czy trening funkcjonalny, mobility, rozciąganie. To wszystko jest nam potrzebne do tego, żeby tą multidyscyplinę, jaką jest MMA, ogarniać. Tyle na koniec, nie przedłużę. To tak już kończąc, żeby cię nie męczyć dłużej. Powiedz jeszcze, chciałem wrócić na chwilę do tej współpracy z Joachimem Engbergiem. Jak daleko będzie sięgać ta współpraca tak naprawdę, bo wiemy, że Sebastian Gotwica, Michał Bobrowski będą trenować pod jego okiem. Czy ty też jako zawodnik chcesz właśnie mieć takiego trenera? No i czy w przyszłości jakieś, nie wiem, wspólne obozy treningowe, coś takiego jest w planach? Jak to będzie wyglądać? Jest w planach. Po pierwsze zaczniemy dalszą współpracę od tego, że będzie wspólny obóz treningowy. Joachim jako trener zacnych zawodników sprowadzi ich na ten obóz. To po pierwsze. Po drugie, mi jako już, no, można powiedzieć, właścicielowi szkoły walki, w której trenuję tyle ludzi, potrzebne mi jest też takie zaplecze w postaci profesjonalnego trenera, bo prowadząc nawet taki klub, który się rozwija, ciągle monitorując i pracę instruktorów, i realizację programu, mając rodzinę i inne jeszcze zobowiązania, ciężko mi jest połączyć, żebym ja sam się trenował, był trenerem do takiego Sebastiana, czy Bobra, czy innych zawodników, więc po to też wyjazd i współpraca z takim gościem, który mieszka na tyle miarę blisko Szwecji, bo to jest 2 godziny lotu, żeby to on objął jak gdyby sprawę takiego profesjonalnego przygotowania zawodników, bo jest blisko, można powiedzieć, że jest jakiś budżet, jest na to ustalony i wtedy bierzemy takiego gościa, który stricte zajmuje się tylko zawodowcami.
bo on się zajmuje, on nic nie robi, ma jakiś co prawda tam klub, ale generalnie sam mówi, że trochę go ludzie tam traktują jakby dealowa, bo jest raz na dwa dni, nie ma go dwa tygodnie, jest tydzień, nie ma go, ciągle chodzi w dresach, a w Szwecji mało ludzi chodzi w dresach i on mówi, że sąsiedzi prawdopodobnie mają go za jakiegoś takiego typka spod ciemnej gwiazdy, ale to jest jego życie, no nie? Też mówi, że jest dużo problemów z zawodnikami, nawet na poziomie UFC, ale on mówi, on to kocha, jest w tym, nie ma rodziny i może sobie na to pozwolić, więc ustaliliśmy tak, że jak tylko będzie to jakiś wybijający się zawodnik, już po prostu jest poza ramami programu szkoleniowego, bo to wszystko poznał, umie i tak dalej. To jest jak gdyby następny jego proces, no nie? Idzie już pod gościa zawodowca, który zna zawodowców, zna kluby na świecie, jeździ po świecie i może go też chcą zabrać, gdzieś wciągnąć, żeby też jak gdyby cały czas był w tej czołówce. I to też jest pewien sposób na po prostu tego biznesu, bo zaczynając tutaj, nie wiem, dzisiaj mam takiego chłopaka, który ma 16 lat, już super boksuje, już super robi rzeczy. Wyobraź sobie, co z nim może się stać za 4 lata i czy on dalej dotrzyma i tak dalej, nie? I idąc tym programem, on ma już... On nie ma tego problemu, co miał Tomek Drwal 13-15 lat temu, no nie? Że musi chodzić tam. No. On przychodzi do jednego miejsca, ma wszystko. Siłownie, bieżnie, saunę, sporty walki, jakie by nie zachciał, kalistenik, wszystko ma. Plus ma jeszcze opiekę trenerską, instruktorską i tak dalej, nie? No i jeszcze goście oczywiście social mediów, no nie? Którzy też dbają o jego wizerunek. Gdzie by był Tomasz Drwal, gdyby urodził się te 13 lat później? No właśnie. Ale kto by miał szkołę walki Drwala wtedy? No właśnie. No. Czy Tomasz Drwal musiał się urodzić, kiedyś urodzi? Może w świecie równoległym jest coś takiego jak Tomasz Drwal. Zobaczymy. Może się kiedyś dowiemy. To tak już kończąc, gdzie Tomasz Drwal widzi się w 2018 roku? Jakie masz tam plany, założenia, jak to będzie wyglądać? Rozwój, rozwój, rozwój. Na każdej płaszczyźnie. Nie tylko swój. Nie tylko mój klubu, mój też. Jeżeli zdrowie będzie i wszystko, cały czas, nie? Cały czas do przodu. Jeżeli będzie zdrowie, to ja myślę, że wszystko też będzie dobrze i będzie szło tak, jak trzeba. Tym akcentem myślę, że zakończymy. Jeśli chcesz kogoś pozdrowić, na pewno jest taka firma, którą chcesz pozdrowić, bo ostatnim razem to się nie udało. Pozdrowić, podziękować. No, a za jaką firmę zostałem okrzyczany? Za firmę Pitbull? Chyba. Pozdrawiamy firmę Pitbull i dziękuję za wszystkie rzeczy, które przysłaliście. Wreszcie jest stylowo i stylowo pasuje na moim skuterku. Pozdrawiam wszystkich uczestników Szkoły Walki na Bratysławskiej w Krakowie, wszystkich fanów MMA Rocks, ciebie Jakubie i zdrowia życzę. Podziękowania brzmią, jakbyś nie miał w co się ubierać i Pitbull ratuje życie. Trochę tak, ale tak jest. No to dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki.